A nie mam dziewczyny. Nie masz dziewczyny? Wcześniej miałam. No i co się stało? A, zmieniła. Znalazła innego chłopaka. My dzisiaj nagrywamy z okazji Dnia Kobiet materiał. Tak, ale ja do koleżanki jadę. A to te kwiatki nie dla pani? Nie. W kalendarzu 8 dzień marca. Dziś w imieniu wszystkich mężczyzn zapytam, czego pragną kobiety. Nie tylko od święta. Powinien stać rano, przygotować śniadanko, przynieść do łóżka, przywitać piękną różą, ucałować. I tak dzień w dzień. I tak dzień w dzień, że pisać do niej SMS-y, że tęskni za nią. No nocą każdy idzie w swoją stronę do łóżka i idzie spać, niestety, jutro nowy dzień. Gdzie faceci nawalają? Są egoistami, myślą tylko o sobie. I w tych sprawach, i w innych. Łóżkowych myślimy tylko o sobie. No część mężczyzn tak, takich, których ja znam, no to raczej tak. A jak to wygląda z męskiej perspektywy? Winko, kwiatki, czekoladki, no taki no standard. By była szczęśliwa codziennie, uśmiech, kocham cię, pogłaskać po główce, no zrobić kanapki do pracy. Takie tam drobne gesty. A wymarzony dzień kobiet? Ze śniadaniem do łóżka, przepyszną kawą i kwiatkiem. Jakiś romantyczny obiad w jakimś fajnym miejscu, chociaż no może nie w pandemii, ale celebrować po prostu ten dzień. No i nadchodzi wieczór. Nie wiem, czy mogę wszystko powiedzieć, co bym chciała. Seks przyjemny przy świecach, jakieś dobre winko. To jest to, czego chcę. Co najciekawszego dostałaś z okazji Dnia Kobiet? Gaz pieprzowy. Chciałabym dostać taki wielki bukiet kwiatów z 50 tuzin róż też może być. Jakieś dobre perfumy, bo jakiś teatr. Nie wiem, jakieś zabranie na jakąś kolację, pójście na spacer, rozmowa, takie podstawowe, nie? Wystarczy raz na jakiś czas pamiętać, dać kwiatka albo zrobić jakąś romantyczną kolację i to jest wszystko, co można zrobić. Kobieta będzie naprawdę szczęśliwa i zadowolona. Odrobiny zainteresowania. Tego przede wszystkim chcą nasze panie. Z okazji Dnia Kobiet od Radia SK i od firmy Aquafor mały upominek. Super. Przyda mi się na treningi. A co trenujesz? Kickboxing. A, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Ja takie coś szukałam właśnie. To jest termos. Trzyma i zimno, i ciepło. W zależności od potrzeby, nastroju czy panującej temperatury, nie tylko powietrza. Szczęścia i więcej kwiatów w ciągu roku. Bartosz Kańtoch, SK. Jesteśmy w stanie zrozumieć kobiety? Tak. Jak? A nie.